Mordy, mordeczki, mordunie. To ten moment w roku, w którym czas na nowego gruza. A oprócz nowego gruza, czas też zmienić oponki. A nie ma do tego lepszego miejsca niż sklep opon.com, gdzie znajdują się oponki na każdą kieszeń. Tania chińszczyzna na jeden sezon, ale też markowa drożyzna na ładnych parę lat. Oczywiście nadrawa Strzelecki Garaż nadal działa. A jeśli chodzi o ten bolid, to piszcie w komentarzu, jak myślicie, co to jest, a szczegóły już w przyszłym odcinku. Poprawiamy, czy jest git? To ty mi nam powiedz, czy chcesz bardziej. Wiesz. Zawsze można bardziej. No to... Witam, mordeczki, na naszym ostatnim driftowym wypadzie F-ką. Po ponad roku przerwy przybywamy do Pawła Borkowskiego. Który podobno dorobił się nowego, większego toru pod domem. Do tego ruszymy bordo z miejsca. Następnie poznacie szczęściarza, który zgarnął F-kę w naszej loterii. A na koniec zobaczycie chyba jedyne miejsce na mapie Polski, gdzie z taką łatwością można przyjechać i w kontrolowanych, legalnych warunkach nauczyć się podstaw w drifcie. Zaczynamy. No i gdzie on jest? Paweł! Paweł ma pewnie depresję, bo nie jeździ. Halo, Paweł. Halo, Paweł. Dzień dobry. I pan Paweł. Cześć, Paweł. Panie Borkowski, jak pan żyjesz? Tak samo, bez zmian. Wariacie, co robimy? No nie wiem, możemy jechać na placyk, ten stary i później na nowy, nie? No, dobra. Wziąłem akumulator. Wziąłem linkę. No. Gruzika ruszymy chyba, co? Akumulator i linkę? Tak. A to wystarczy? Nie potrzeba jakiegoś cudu? Miłoszowi się marzy. Efeczka? No. Niech gra, może wygra. Nawet wiesz, no gra. Co ty mówisz? No, ale ja też gram. Co ty mówisz? No gram, ja to gram tak, że chcę wygrać, nie? Bo ja robię taki mek. Paweł, ty tylko żeby wygrać przecież. No wszystko. Właśnie zobaczymy, może się uda. A jak nie, to na pewno jakaś nagroda pocieszenia i wiesz, prywatna lekcja z tobą. One eternity later. Chłopie, akumulator jest w bagażniku, wolny, luzem. Co ty, wszystko na miejscu? Niewyżyty jesteś. Dobra, trzeba teraz zrobić etap zmiany kół. Tak serio. Lipa, nie? Paweł, co by było, jakbyś wygrał? Tak to samo, jak wygra każdy nasz znajomy, czyli przejebane PR-owo, ale po to jest ta cała firma zewnętrzna, po to tam siedzi sztab ludzi, żeby to było 100% legit. Ale co ludzie powiedzą, tego nie przewidzisz. Nie, bo... Co? No, jak to co? Wygląda, jakby zjadł żelka takiego strasznie kwaśnego. Wygląda, jakby już był po kasacji. Dla świeżaków na tym kanale małe backstory tegoż wspaniałego pojazdu. Jest to Bordo, czyli E36 w sedanie z silnikiem 2.8, które odkupiłem w 2020 roku od sąsiada za 2,5 tysiąca złotych, bo myślał, że jest zepsute. Przez 2 lata pojawił się on aż w 15 filmach na tym kanale, co jest chyba rekordem. Ale od roku stoi tutaj tak zgnojony, nieruszany, ponieważ to właśnie na nim, na tym placu, nauczyłem się konkretnej jazdy w parach. Och ty kur... Przez to obecnie ma brak wspomagania i zbieżności. Reszta powinna działać. Ogólnie to mamy do niego. Ogólnie to mamy do niego akumulator, tylko możliwe, że nie odpali, bo ostatnio, czyli rok temu, słyszę strzały, ostatnio, czyli rok temu na koniec miał problemy z odpalaniem ten gruz, bo coś się wieszał rozrusznik, więc najwyżej pociągniemy go z linki.
Proszę, minus. Proszę, plus. No, jak stawiać? Odpali czy nie odpali? Odpali czy nie odpali? Uhuhu. Żyje, jest prąd. No nic, trzeba ze spychu. Jak ładnie się udało. Ale siła, co? No świetnie, świetnie. Dobra. Odpali, będzie działać? Stawiasz? Na 100%. Na 100%? Czekaj. No dawaj, dawaj. Od razu. Paniały wóz, co? Szczerze? No. Jak po roku nieodpalania, to jest luksus przecież. No jak ładnie ten silnik pracuje. To właśnie chodzi równo, jakby wiesz, ludzie składają grube projekty, pieprzą się z jakimiś czujnikami, problemami z zapłonem, a tu wyciągasz śmietnika z krzaków i jedzie dalej. Serio chciałbyś zainwestować w to, żeby to doprowadzić do jakiejś kultury? Parę no, płotu. Ty masz za dużo pieniędzy. A few moments later. Igła, jedziemy na ten plac? Ale jakieś ślady czarne zrobił, widziałeś? Dobre opony jeszcze chyba ma. Właśnie widzę i idzie mi na kostkę. Ogólnie rzecz biorąc, sprzęgło działa normalnie, można by powiedzieć. Pierwsze trzy ruchy nogą będą dziwne, reszta będzie dziwna. I co mi się, Ptysiu, kolorowy powiesz? A to jest seryjny skręt? Tak, skręt seria. No fajnie działa. Nieźle, nie? No, jak na serię to naprawdę. Wiesz co, weź się przejedź do sklepu i z powrotem, żeby się schłodził. A, dobra. Teraz Paweł jak będzie jeszcze więcej losów kupował. Podoba mi się to zrobić. Schłodzicie. Fajny. Stajcie. Idziemy na nową miejscówkę? No, czekamy na to. One eternity later. Dobra, Pawełku, wytłumacz wszystkim, jak to jest, że taki szczęściarz jak ty ma już drugie miejsce, gdzie może jeździć. Wiem, ale nie powiem. Obiekt jest dużo większy, można się dużo bardziej napędzić, można dużo więcej rzeczy zrobić fajnych. To jest takie nasierowe. Tak? No. No, takie gymkhana trochę. Trochę tak. No. I przylatujesz tu i wylatujesz tu? Tak. I chcesz to będzie fajne. No, to będzie fajne. To będzie... Tylko kurwa, słyszysz to? Masz jeszcze ten nożyk? To odpadnie, przyzna się mocno. No odpadnie. To nie wali o blachę. Teraz weszło. Jak? Poprawiamy, czy jest git? To ty mi nam powiedz, czy chcesz bardziej. Wiesz. Zawsze można bardziej. No to dawaj jeszcze raz przejść tą sekwencję i ostatnią sekwencję i jakąś inną, nie? No dobra.
Właśnie, co byś powiedział o tym samochodzie w sumie? No, szybki sprzęcik, no. Jak na tą traskę widać, że tu jest prędkość. No. A sama skrzynia i ręczny, to jak to, jak to skomentujesz? Działa. Lalunia, szefo. To do kiedy dajemy wsadzać? Do najpierw zobaczymy, bo może wygram to auto, bo cały czas tam, wiesz, ostro idę, nie? Wszyscy są w grze, ja też to wygram. Wszyscy, tak? Wy wszyscy? Tak jest. No to świetnie, to będziemy musieli brać głębokie wdechy przy każdym losowaniu. Tak. Moi drodzy, nie ma co się oszukiwać, jeden z ostatnich driftów tym samochodem. Jest niedziela, mamy 6 dni do live'a. I właściwie przyjechaliśmy tu, bo obiecałem Pawciowi, że mu pokażę, jak ten nasz sprzęt działa. No bo jednak jest to ciekawa ciekawostka w świecie motoryzacji. Jak działa wirtualne sprzęgło, jak działa latanie bokiem z automatem. No to nie jest coś codziennego. Był taki jeden mocny trzask, ale napęd nadal jest. To opona. Opona. A pękła, także zero. Ale patrz, tylko tu na dole nie ma powietrza, tu u góry jest. Dobra, to jedź. To jadę do domu. Uwaga, mamy niepowtarzalną okazję. To jest F31, a to jest E91. I właśnie zobaczymy, ile waży. Bo Pawełek ma wagę. No 200 kilo. 200 kilo, ponad. Wow. No, ja stawiałem, że więcej to waży. To czekaj, czyli wcześniej było 1720, czyli stówę ważył koła z lewarkiem i akumulatorem? Tak. Grubo. Patrz, jak nam zajebiście akcja poszła. No. Chyba tylko nasi znajomi. Teraz zapraszam na losowanie twojego szczęśliwego numerka. Ale ktoś będzie miał zaraz szczęśliwy dzień. Dziękuję. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, to jest ten moment, to jest ta chwila. I tak to się wydarzyło. Jest ręka w górze, jest los. Uwaga, uwaga. Z, J, I, 0, A. Marcin! Już wiemy kto. Ja pieprzę, co tu się dzieje, Wąski? Nie wierzę w to. Uwierz. Oglądam to kurde od 3 godzin, od początku to oglądam cały czas. No to mordo, wiesz kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą! Powiedz, gdzie musimy zawieźć furę? Kraków. Kraków, widzimy. Dobra. Się.
Moi drodzy, wylądowaliśmy na legendarnej z tej części Polski drift stacji, gdzie możecie, uwaga, jeszcze nadal legalnie wjechać i upalić komplet oponek. Czekamy tutaj na nowego, przyszłego właściciela F-ki, który jest właśnie spod Krakowa. Czai się tu gdzieś za rogiem. My już jesteśmy przygotowani na tą całą akcję, także jedziemy. Jedzie Golf 2. Klasyka klasyków. Najbardziej bezawaryjne auto świata chyba. Witam serdecznie największego szczęściarza w tej części Polski. Siemaneczko, Adam. Siema. Witam, cześć, Adam. Mati, zapraszamy cię. Jadę. Czy to jest, i ja mam pytanie, czy to jest twoje pierwsze auto? To jest moje pierwsze auto w sumie, no. Tak? Tak. A jeździłeś czymś tym napędowym? Tak, miałem 4 BMW, czy 5 BMW nawet. No to czekaj, to pierwsze auto czy nie pierwsze auto? Nie, pierwsze auto, które mam od, jako pierwsze, od 10 lat je mam. W grudniu będzie 10 lat, aha, gdzie mam. Kurde. A w międzyczasie miałem BMW parę, bo jakby nigdy to auto nie chciałem, żeby było daily, ale ostatnio sprzedałem moje auto, które było na co dzień. No. I tak się wydarzyło, że to zostało daily. Rozumiem, ale czyli masz doświadczenie z kopaniem sprzęgła? Powiedzmy. Ciąganiem hydrołapy? Też delikatnie. No to świetnie. To jak już to jest jakaś podstawa, więc zajebiście. O. Dawaj, wbijaj do niego. Witam cię jeszcze raz. Cześć. Co? Twoim autem. Sam jeszcze w to do końca nie wierzę. Wersja rozszerzona. A mam takie pytanie do ciebie. Ty wiedziałaś, że twój Luby bierze udział w tym przedsięwzięciu? Tak. A byłaś przy nim jak? Oglądaliśmy cały czas. Ja mam filmik po prostu z tej jego reakcji w ogóle. Serio? Tak. Wow, ale to by nam się przydało. Mam całą rozmowę nagraną, znaczy skierowaną na niego, jak z wami rozmawia. Super, wow. Będziemy mogli prosić? Tak, jak najbardziej. Ekstra. Ja po prostu jestem zszokowana do tej pory, więc... Wierz mi, że ja sam nie wiem, co bym miał na jego miejscu, bo wygrać takie coś to jest... No. Jeszcze będąc ukierunkowanym, bo jeszcze jak nie jesteś tak... No fajna furka, nie? A jeśli jesteś ukierunkowany, drift, te sprawy, no to już jest zajebiście, naprawdę. Daję w ręce właściciela. Czy jakieś instrukcje dostał? Jeszcze nie. Wiesz, ja już po samej tej przejażdżce to już jestem na tyle, takie mam emocje, że nie wiem, czy tak od razu, wiesz, coś polecę bokiem, ale no znaczy nie musisz, mogę, nie? Sam zdecyduj, czy chcesz to robić, czy nie, bo jak nie, to możemy pominąć ten nie temat. No mogę coś spróbować. Słuchaj, no jest to mega proste, bo masz 400 koni. Szukaj tego momentu. O właśnie. Już chyba ci potrzebny kolejny bieg. Bez wstydu, od razu. Pięknie. Ej. Wiesz, może coś by tam ogarnął, tylko no. Samo kurwa to jakie są emocje, bo... Rozumiem. Ja w ogóle jeszcze nie pojąłem tego, że to auto jest moje, kurwa. Jest twoje w 100% stary. Chcesz jeszcze wyjechać na drogę, czy stajemy? To jest rakieta. Nie no, to jest po prostu coś. Mówi, że nawet nie jest w samochód, tak? Że będzie jeździł tak. W weekend, bo na co dzień to woli golfa. Wierzysz pan czy nie? Długo się będziesz zastanawiał. Słuchaj, a jak to było, powiedz. Bo ludzie zarzucają, wiesz co, zawsze takim loteriom. To kurwa przekręt. Tak. Nie jesteś synem prezesa. Jest świetny film w ogóle nagrany. Tak? Jak to? No widzieliśmy od Fioli. Tak, oczywiście reakcja. Tak. No zaczęłam je nagrywać właśnie Fiolę, jak zadzwoniłeś. No nie no. Jak to jest? Bo zapytałeś. No. Nie jestem żadnym synem prezesa. Nie no, po prostu oglądam cię od lat i zajebiście, że coś takiego zrobiłeś. Ja wykupiłem te e-booki, ty masz z tego pożytek, a ja mam z tego zajebistą furę. No, wiadomo, że szkoda, jak nie wygrasz, nie no, bo tych loterii już parę było i nie powiem, że coś nie brałem udziału. No. Tak samo nawet jak już była ta wasza, był finał i mówię, dobra, Strzelecki, weź już tam mieszek w tym baniaku, wyciągaj ten los, bo idziemy spać, nie? Mówię, bo tam rano do pracy i w ogóle. Zajebiście. A tu kurwa, taki szok. Spałeś telefon. W ogóle tej nocy? Nie no, chyba nie wiem, 2 godziny, ale to tak. Dobra, stary, nie przedłużajmy dłużej. Jesteśmy
dumni, że osoba, która skorzysta z tego wszystkiego, będzie to miała. Dużo znajomych właśnie mówi do mnie, że na lepszego wygranego nie mogło trafić to auto. Jeszcze raz piąteczka. Zajebiście. A teraz na przykładzie Karoliny sprawdzimy, czy z jazdą bokiem jest jak z jazdą na rowerze. Kiedy, Karola, ostatnio jeździłaś w ogóle bokiem? Wiesz co, wydaje mi się, że we wrześniu rok temu, jak Bordo jeszcze żyło. Od tamtej pory ogólnie to smutek i odleżyny z niejeżdżenia. Lubisz? No i ogarnijcie w ogóle, jaka to jest super opcja. Właśnie tam stoi sobie ekipa ziomali, którzy przyjechali sobie pojeździć gruzikiem na legalnym miejscu koło Krakowa. Płacą pieniążki, nie mają żadnych problemów, żadnych kosztów związanych z autem. I po kolei każdy próbuje swoich sił. A teraz robi to Karolcia. Widownia, Karol, ci nic to nie przeszkadza. Jest progres. I ja chyba... pamiętam! Chyba tak! Będzie ósemka? Tak! Kozak. No i widzicie, gdybyście też chcieli tak wpaść tutaj z ekipą i sobie po kolei pojeździć takim gruzikiem, no to przyjeżdżacie na drift stację, płacicie i jeździcie. I tyle. Dobra, Karolka, jak tam? Fajnie, pobawiłaś się? Tak, tak. Spełniłaś się chociaż trochę? No pewnie. Po roku, wiesz, nie wsiadania do takiego auta. Piękny prezent. Fajnie sobie, że samochód jest z czego, nie? Zajebiście, że macie takie miejsce, co to dużo mówisz. Właśnie doceniamy to, że mamy takie miejsce, bo w Polsce chyba jest bardzo mało. Jedynie tory chyba zostają, których nawet, też jest bardzo mało. Nawet jak tak. Są, bo u nas też były podobne twory, ale to kwestia czasu. Kwestia czasu. Przyjeżdża policja, sąsiadom nie pasuje? Tak, sąsiadom nie pasuje. A na niektórych terenach jeszcze nie można czego robić? Liftować. To jest kuriozalne. Tak, to jest kuriozum tej całej sytuacji. Na ulicy nie można, bo nie można, na to, że nie można, bo trawkę powyrywasz, nie? Także dobrze, że mamy drift stację koło Krakowa i tutaj można przynajmniej sobie polatać legalnie bokiem. Zajebiście. Bardzo ci dziękuję. Dziękujemy ci bardzo. Fajnie, że wpadliście, fajnie, że stawiliście w Krakowie BMW. Mam nadzieję, że będzie używane zgodnie z przeznaczeniem. Z tego, co wiemy, to będzie. Z tego, co wiemy, to będzie. Dobra, do usłyszonka być może. Cześć, cześć. Do zoba.